Programować każdy może. O tym właśnie przekonaliśmy się podczas warsztatów Code Week zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Patronat medialny nad wydarzeniem objął gdański inkubator przedsiębiorczości Starter. Zaskakująco duża okazała się frekwencja wśród najmłodszych uczestników. Na zajęcia dla dzieci z programowania nigdy nie mamy problemu ze znalezieniem chętnych, co jest bardzo dobrą prognozą, ponieważ mówi się, że umiejętności cyfrowe, umiejętności programowania w przyszłości będzie musiał posiadać każdy tak naprawdę, więc to jest świetne, że młodzi ludzie przychodzą tłumnie na te zajęcia, bo w zasadzie przez ten weekend w zajęciach takich dydaktycznych dla najmłodszych weźmie udział ponad 50 osób, więc jest sporo. Sposób prowadzenia warsztatów może być inspiracją dla niejednej szkoły. W naszym projekcie, czyli Mistrzach Kodowania, najciekawsze jest chyba dla mnie osobiście jest to, że on odwraca rolę klasycznej edukacji, w ogóle zmienia edukację, zmienia myślenie o edukacji, ale przede wszystkim daje też i nauczycielom, i uczniom narzędzie do odkrywania świata, czyli programowania. Młodzi programiści pierwsze szlify zdobywają w środowisku Greenfood, posługując się dobrze znanym językiem Java. Prawdziwym hitem była niewątpliwie gra na bananach. A na czym polega taka zabawa? Jest to taki system, który nazywa się Makey Makey. To jest płytka, która pozwala ze wszystkiego, co przewodzi prąd, zrobić klawiaturę. A jeżeli mamy do dyspozycji klawiaturę i potrafimy programować, to pod każdym klawiszem możemy zaprogramować różne działania. Organizatorzy gdańskiego eventu zachęcają do udziału w pozostałych zajęciach. Aż do niedzieli 18 października będzie można zagościć na kolejnych warsztatach. Szczególne emocje budzi maraton Hacktrain City, który już w najbliższy weekend okaże się kolejnym wyzwaniem dla programistów. Z niecierpliwością oczekujemy na jego rozstrzygnięcie i wyłonienie zwycięzców.